Dzień dobry, Katarzyna Karasikiewicz. W dzisiejszych informacjach program In Vitro na Mazowszu, finał konkursu o szablę komendanta, a na koniec Wisła Płock w 1/16 Pucharu Polski. Wystartował program In Vitro. Marszałek Adam Struzik podpisał umowę z przedstawicielami płockiej kliniki. Program obejmie 440 par. W sumie władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel blisko 6,7 miliona złotych. Nawet 80% refundacji całej procedury in vitro dzięki dofinansowaniu. To propozycja programu dla mieszkańców Mazowsza, który wchodzi w fazę realizacji. Zarząd województwa spośród 10 klinik, które się zgłosiły, wybrał 3, w których program będzie realizowany. Jedna z nich znajduje się w Płocku. Umowę pomiędzy zarządem województwa a kliniką podpisano w Płocku. Ostateczną kwalifikację, kto może skorzystać z programu, podejmuje lekarz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją pacjentki, z jej historią choroby i z jej wynikami badań. Tak więc wszystkie pary, tak jak wcześniej tutaj wspominałem, które do 35 roku życia, chodzi o wiek kobiety, starają się powyżej 2 lat, jak powyżej 35 roku życia, powyżej 1 roku, zapraszamy na konsultację i na ocenę tak naprawdę, czy taka procedura jest u nich wskazana i czy się do takiej procedury kwalifikują. Chętni otrzymają dofinansowanie do usług w ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz nadzór nad rozwojem. Wsparcie dotyczyć będzie 3 prób przeprowadzenia procedury. Ponadto każdej uczestniczce w ramach programu przed leczeniem zostanie zrefundowana procedura mnożenia komórek jajowych maksymalnie do kwoty prawie 3000 zł. 80% dokładnie całej procedury, tej, która jest rekomendowana, finansuje pan marszałek, czyli to jest w granicach 5200 w tej chwili, taka jest dopłata. Para dopłaca do tej standardowej procedury około 1200 zł, plus jakby para jest również informowana o możliwościach jakichś dodatkowych procedur, to nie są już duże koszty, procedur, które mogą jakby zwiększyć szansę uzyskania ciąży w danej procedurze in vitro. Według Płockiego Towarzystwa Medycyny Rozwoju i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest najskuteczniejszą spośród wszystkich metod leczenia niepłodności. W sali barokowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku odbyła się gala finałowa konkursu o szablę komendanta. Tematem tegorocznej edycji było OSP. To było bez wątpienia duże wyzwanie literackie. OSP okazał się jednak ciekawym tematem, dlatego też i jakość prac była duża. Mowa o kolejnej edycji konkursu o szablę komendanta, który w miniony piątek został oficjalnie zakończony. Poziom prac, jak zapewnia dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku, był wysoki. Dzieci pisały fajne prace o takim w ciekawych formach. Były na przykład prace w formie wywiadu. Generalnie były to prace pisane prozą. Będzie dzisiaj mówiła o tym jurorka, która była przewodniczącą komisji konkursowej, które prace i dlaczego zostały wybrane jako najlepsze. Konkurs skierowany jest do uczniów z całego Mazowsza. Właśnie dlatego od początku miał pełne wsparcie zarządu województwa mazowieckiego. A dlaczego jeszcze? Jako samorząd województwa mazowieckiego wspieramy każde działanie tego typu, w szczególności w naszej jednostce, a przypominam, że właśnie biblioteka ta jest naszą jednostką samorządu województwa, która zajmuje się wieloma inicjatywami takimi z dobrej półki kulturalnej przez duże K, a za taką półkę oceniam ten konkurs. To już jest 8. edycja tego konkursu literacko-historycznego o szablę komendanta. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ale również wzbudza bardzo ciekawe, takie patriotyczne emocje każdego roku. W dzisiejszym haśle jeden za wszystkich, wszyscy za jednego możemy sobie przypominać te czasy, kiedy to chociażby patrząc na salę i na gości, którzy dziś się tu znajdują, walczyli dla nas nasi bohaterowie 80 lat temu, jeżeli chodzi o wojnę. Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Jóźwiak z 3. Liceum Ogólnokształcącego w Płocku, 2. Julia Jaworska ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym, 3. zaś Zuzanna Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku. Szablę komendanta natomiast w podziękowaniu za wyróżniające się pracę oraz upowszechnianie wiedzy o historii i rozbudzanie ducha patriotyzmu przyznano SP nr 11. To będzie mecz przyjaźni. Poznaliśmy kolejnego rywala Wisły Płock w Pucharze Polski. W 1/16 tych rozgrywek płoczanie zmierzą się ze Stomilem Olsztyn. Do zrobienia kolejny krok. Po sukcesie nawciarzy w 1/32 Totolotek Pucharze Polski, w którym pokonali chorobrego Moderator Bydgoszcz 1-0, teraz czas na Stomila Olsztyn.
to będzie mecz przyjaźni, choć nie oznacza, że będzie to starcie łatwe. Stomil wygrał na wyjeździe z Ruchem Chorzów w dogrywce pomimo strzelenia aż 4 goli, w tym 3 w regulaminowym czasie. Mecz odbędzie się w Olsztynie, a starcia 1/16 finału będą rozgrywane 28, 30 i 31 października. Trzymamy kciuki za Wisłę Płock. Serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne wydanie informacji.